Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na ciekawe zapytanie. Czy można wziąć ponad 182 dni zwolnienia, chorując na różne, ale w sumie niezwiązane ze sobą choroby? No, wprawdzie niektórzy twierdzą, że organizm ludzki jest jakąś jednolitą całością, prawda? Czyli jak mnie zaboli ucho, to może mieć wpływ na palec, ale tak dla uproszczenia sprawy, no zakładamy, że choroby są dwie zupełnie ze sobą niezwiązane. Zapytanie internautki. Witam, moja sytuacja wygląda następująco. Korzystałem ze zwolnienia lekarskiego z powodu zapalenia jajników, zapalenia przydatków przez prawie miesiąc od ginekologa. Potem pojawiły się problemy z kręgosłupem. Poszłam na zwolnienie lekarskie, ale nie przerywając w sumie ciągłości choroby. Teraz mijają 154 dni zwolnienia lekarskiego w związku z problemem kręgosłupowym. No, w sumie minęło też również 182 dni, czyli cały okres zasiłkowy nieprzerwanego przebywania na zwolnieniu lekarskim. I tutaj mam dylemat, ponieważ lekarz prowadzący mówi, że mogę jeszcze przez 28 dni skorzystać z zasiłku chorobowego, natomiast w moim zakładzie pracy przygotowano mi komplet dokumentów do ZUS, z których jasno wynika, że prawo do zasiłku kończy się wcześniej. Jak jest w rzeczywistości i jakie kroki powinnam podjąć? Pozdrawiam, z góry dziękuję za odpowiedź. Anna. No cóż, Pani Aniu, odpowiadając na to pytanie, no wydawałoby się, że można jeszcze chorować ponad te 182 dni, bo w końcu niezdolność do pracy nie była spowodowana tą samą chorobą. No trudno uznać, że jajniki mogą mieć wpływ na kręgosłup, ale no nigdy nie wiadomo. Czyli nie była spowodowana tą samą chorobą, która, tak formalnie mówiąc, była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą nieprzekraczającą 60 dni. Trochę zawiły język, no ale tak to wynika z objaśnień ZUS-owskich. Jest to chyba zaznaczane w polu 17 kodem literowym. Jeżeli się druki zwolnień w międzyczasie zmieniły, może być to jakieś inne pole. Natomiast przynajmniej na dzień robienia tego wideo jest to pole 17, kod literowy A. No i uczciwie trzeba przyznać, że kiedyś w dobrych czasach rekordziści siedzieli latami na zwolnieniach. No wystarczyło tylko, że cierpieli na kilka niezwiązanych ze sobą chorób, czyli przykładowo ginekolog, psychiatra, kręgosłup, nadciśnienie i można było żonglować sobie dość długo. Niestety przyszedł kryzys, oszczędności budżetowe i ostatnio właśnie praktyka ZUS, praktyka lekarzy orzeczników ZUS jest nastawiona na oszczędności budżetowe. No i ZUS po 182 dniach zwolnienia, nawet niepowiązanych ze sobą zwolnień, nie chce płacić, niezależnie od powiązania tych chorób. Co do odwołania, no przypuszczam, że można się najpierw odwołać w ramach samego ZUS-u, potem do sądu pracy. Natomiast no problem jest taki troszeczkę techniczny. No, nie wiesz, czy tą sprawę wygrasz, czy przegrasz, w której instancji, raczej nie w instancji ZUS-u, bo nie sądzę, żeby ZUS sam sobie zaprzeczał. No, ale do tego czasu, jak nie wygrasz, nie dostaniesz ani grosza. No, a żyć z czegoś trzeba, prawda? No, też nie wiadomo, czy wracać do pracy, czy brać następne zwolnienia. Także no, jest taki troszeczkę dylemat, że owszem, fajnie można wygrać, no ale nie wiadomo, co robić w tym okresie, zanim to się nie okaże, że masz to na papierze, czyli z ZUS-u lub z sądu pracy. Natomiast jeżeli Ty miałeś lub miałaś podobny przypadek różnych chorób przekraczających cięgiem 182 dni zwolnienia, chętnie usłyszę Twój komentarz. No, w jaki sposób rozwiązałeś, czy rozwiązałaś tą kryzysową sytuację? Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. W sumie na tym kończę. Jak Ci się podobało to wideo, daj kciuka. Oczywiście możesz wpaść tutaj również na moją stronę internetową zwolnienielekarskie.pl. Jest tam bezpłatny newsletter omawiający podobne problemy. Także jeszcze raz
A tak w sumie radzę nikomu nie chorować powyżej 182 dni zwolnienia, no aby nie wpaść w tą kryzysową sytuację.